Paweł nie zauważa, że Amelii nie śmieszą już jego żarty. Chce zrobić kawał koledze z klasy Jackowi Kosmalskiemu. Uważa go za przemądrzałego nudziarza i jest przekonany, że Amelia traci czas na rozmowę z nim. Ale nagrywaj cały czas. Okej, proste. Do ciebie. Chodź. Muszę włączyć telefon. Muszę włączyć telefon. Włącz, zostanę. Dobra, dobra. Ej, słuchajcie, chcesz zobaczyć coś super śmiesznego? Cisza teraz, cisza. No tak. Cześć, Amelia. Masz może pożyczyć 2 złote? Wiesz co, chyba nie mam. No, okej, okej. Ale dałeś, stary! Stary, ale pula. Serio? To jest według ciebie zabawne? Też taką sobie kupiłem, jak miałem 12 lat. No, jakoś nie chce mi się wierzyć, że ty kiedykolwiek w życiu zrobiłeś coś zabawnego. To jest według ciebie zabawne? Nie. Słuchaj, Amelia, bardzo fajnie się gadało o tych studiach i w ogóle. Szkoda, że twój chłopak jest mentalnie w gimnazjum, sorry. Ale Jacek, to był tylko żart. Jasne, zaśmiewam się do łez po prostu. Ale jaja, chłopie, to na YouTube leci. To jest naprawdę mega śmieszne. O, do widzenia. Co to miało być, ojcu? Amelia jest wściekła i zawstydzona zachowaniem swojego chłopaka. Uważa, że Paweł powinien w końcu dorosnąć. Przecież on jest mega zabawny. Przestań, nie rób. No co ty? Dlaczego to zrobiłaś? No to nie jest śmieszne. Ludzie się śmiali, widziałaś? Super argument. Już samo podłożenie komuś poduszki pierdziuszki jest gówniarskie. Ale nagrywanie tego, Paweł, to jest po prostu słabe. Amelia, jesteś mega spięta. O co ci chodzi? Czy ty słyszałeś, co ja przed chwilą do ciebie powiedziałam? No tak, słyszałem. Wszystko. Ja już po prostu nie mogę sobie. Aha, przejrzałem cię, kosmito. Może i wyglądasz jak moja dziewczyna, ale ona nie jest taką nudziarą. Paweł! No co? No, kiedyś cię to śmieszyło. Kiedyś? No naprawdę... Wiesz co, mam dość. To naprawdę było słabe. No, ale